w składzie obecnym o rozpoznanie sprawy karnej przeciwko Adolfowi Kublińskiemu, oskarżonemu o przestępstwo z artykułu 256 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, orzeka Adolfa Kublińskiego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, który kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 256 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego, zastępując słowo Romów słowem Rumunów. Zatem czy na podstawie artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza ukarę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego podaje wyrok do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego sentencji na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres 30 dni oraz zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, które obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść i posłuchać. Co do samego stanu faktycznego. Jest to dosyć prosty, wymaga tak naprawdę tylko i wyłącznie oceny, czy jest to przestępstwo, tak jak twierdzi prokurator, czy też przestępstwo nie jest, jak twierdzi obrońca oskarżonego. Przede wszystkim tak, sam stenogram, który znajduje się w aktach sprawy, jakby nie oddaje skali problemu. Żeby ocenić zachowanie oskarżonego, niezbędne jest obejrzenie tego filmu. Zrobiliśmy to tutaj dzisiaj. Ja nie ukrywam, że przygotowując się do rozprawy, obejrzałem sobie wcześniej, żeby widzieć, jak to wygląda. I wypowiedzi oskarżonego należy traktować jako całość. Tutaj strony w swoich mowach końcowych wyciągają poszczególne fragmenty, siłą rzeczy prokurator te, które pasują do aktu oskarżenia, obrońcy te, które pasują do przyjętej linii obrony. Natomiast w tym wypadku jest to całość wypowiedzi. Jest to całość wypowiedzi. Ta wypowiedź, wbrew temu, co tutaj strony prezentowały, nie jest obudowana wokół troski obywateli, czy wokół tego, żeby kogoś tam zabijać. Ta treść cała jest obudowana w całkiem innej osi, mianowicie, pozwolę sobie ze stenogramem to zacytować, będzie nam prościej. Polska policja powinna każdego Rumuna, który zbliża się do obrzeża lasu, zamknąć za mordy i do kryminału za to, że jest to Rumunem. Jest to ewidentne do nawoływania do nienawiści na tle przynależności narodowościowej. I jeżeli do tego dokleimy te wszystkie pozostałe wypowiedzi o rzeczach, które trzeba wykopywać, czy to jest broń, czy to są widły, jak twierdzi jeden ze swoich pism procesowych, oskarżony jest zupełnie nieistotny. Nie ma więc na tym etapie żadnych wątpliwości, iż jest to nawoływanie do nienawiści. Czyli mamy, że tak powiem, oczyszczone przed pole, kwalifikacja, że tak powiem, przyjęta w akcie oskarżenia jest prawie prawidłowa, to znaczy brakuje tutaj artykułu 11 paragraf 2 kodeksu karnego, ponieważ oskarżony jednym zachowaniem czego znamiona w dwóch przepisach, ponieważ jednocześnie te treści rozpowszechnią, ale to jest taka poprawka redakcyjna, podobnie jak zastąpienie słowa Rumunów. Niewątpliwie w tej wypowiedzi pada słowo Rumunów, nie zaś Romów. Intencja oskarżonego, być może chodziło o Romów i o Cyganów szerzej, ale w tym wypadku jest to użycie słowa Rumunów, przepraszam. Co do win. Stopień winy oskarżonego jest olbrzymi. Po jego stronie nie wystąpił żadne okoliczności, które wyłączały swobody jego działania. Żadne. Co więcej, niewątpliwie miał on świadomość, jaka jest skala jego popularności w internecie i z jak szerokim dźwiękiem spotka się ten jego przekaz. Wbrew temu jednak, co twierdzi tutaj obrońca, ten przekaz na szczęście dla polskiego społeczeństwa nie spotkał się tylko z samymi pozytywnymi reakcjami. Są to reakcje negatywne, zdecydowanie negatywne. Daje to pewną nadzieję. Wysoka jest w związku z tym społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa, na co wskazują okoliczności i charakter popełnionego przestępstwa. Za wysokim stopniem winy przemawia również to, że oskarżony w toku postępowania nie wykazał żadnego krytycznego podejścia do popełnionego przez siebie przestępstwa. Biorąc pod uwagę stopień winy, stopień społecznej szkodliwości, czyli w ocenie sądu kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości na przestępstwo popełnione przez oskarżonego. Na wymiar kary rzutuje, w olbrzymim stopniu rzutuje fakt uprzedniej karalności oskarżonego za posiadanie i handel bronią. Jest to przestępstwo dokładnie z tego samego rozdziału, co przestępstwo zarzucone w dniu dzisiejszym. Jednocześnie ta orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania uniemożliwia warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w niniejszym procesie. Celem dodatkowego prewencyjnego oddziaływania na osobę oskarżonego orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób, który to odczytałem w wyroku. Z racji tego, że oskarżony ma skromne możliwości majątkowe i zarobkowe, a orzeczona kara ma charakter bezwzględny,
kiedy trzeba było złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, następnie apelacji do sądu okręgowego w Kielcach w terminie 14, otrzymanie uzasadnienia. Mimo wszystko. Dziękuję Państwu.